No, żeby nie stresowała się pani na scenie, przygotowałem dla pani kartki od suflera, żeby wiedziała pani, co mówić w tej wspaniałej sztuczce. Proszę pana, dobrze. Jest pani gotowa? Proszę pana, jestem. No to jedziemy z tematem. Dobry wieczór państwu. Wspaniale. No dobra, to było przygotowane dla pana Agustina, ale myślę, że odmieni pani to elegancko. Nazywam się Niesamowita, pseudonim artystyczny. Bardzo fajny pseudonim artystyczny, ale musi pani jakiś wymyśleć chyba. Formalina. Okej. Drugi najlepszy magik na świecie. Ups, ta jest do góry nogami. Agnieszko, mogę pokazać ci coś niesamowitego? Zawsze. Zawsze, Małgosia, czekam na to 12 lat. Szara, 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 szara. Dobra, dziękuję, że się pani zgodziła. Tak, tak. Agnieszko, to a, już to było, dobra, dziękuję, że się pani zgodziła, tak to tak. Mi się zawijało tam na chatę. Pomyśl o dowolnej karcie stali. Dobra, pomyślałam. Fajnie. Pomyślałaś? Czekaj. Zapiszę sobie. Zapisz, o. Dobra, nawet sobie zapisałam, żeby nie było ryfy, no. Bardzo dobrze. Po raz pierwszy powiedz na głos, jaka to karta. Król Czerwone Serce. Wow. Niewiarygodne. Wiedziałem. Łam. Publiczność szaleje. Dobre, co? Jeden z najlepszych numerów, jakie widziałem w tym programie, naprawdę. Korzystając z okazji. O Jezu. Chciałbym wszystkim oznajmić. Chciałabym wszystkim oznajmić. Tak? Już się boję. Że nie wyobrażam sobie finału bez tego pana z kartkami. Dziękuję, Małgosiu. Dziękuję. Koniec? No nie, nie, nie. Jedziemy dalej. Dalej. A wracając do twojej karty. No, no. Wsadziłam ją. Tak. Tutaj. Pani Małgorzato, pomoże tak. Mi pani? Oczywiście. Pyk. Powoli, ale dramatycznie. Ale nie gadaj, to nie gadaj. Nie gadaj. Pokaż. No! Bum! Król Serce! Dziękuję bardzo pani Małgorzato. Dziękuję, że się pani zgodziła do mnie podejść. Dziękuję, że mogłem przed państwem wystąpić. Jeszcze raz wielkie brawa dla Małgorzaty. O, ładnie, ładnie.